No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was po powrocie z moich krótkich wakacji w kolejnym materiale z Warzone na kanale. Moi drodzy, wracam i od razu wlatuje do mnie informacja, że sporo nowości do Call of Duty Warzone zmierza już za tydzień. Także dzisiaj, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co właśnie nowego w Warzone się pojawi, to bądźcie pewni, że ten materiał obejrzycie do końca. A ja chciałbym wam jeszcze podziękować za to wsparcie, nawet w momencie, gdy nie było mnie na tym YouTube jakby tak realnie, bo byłem na urlopie. Przygotowałem dla was kilka materiałów, które odebraliście bardzo pozytywnie, za co wam bardzo dziękuję. Przede wszystkim te Q&A, myślę, że taki fajnie to pokazało, że też nie tylko takie stricte gamingowe materiały są dla was ciekawe, także bardzo wam dziękuję, a teraz bez zbędnego już przedłużania po prostu przejdę do meritum tego filmu, a więc do informacji o nowościach zmierzających do Call of Duty Warzone. Całość rozchodzi się oczywiście o tak zwany update środka sezonu, oczywiście sezonu czwartego. No i to jest ten moment w trakcie każdego sezonu, w którym dostajemy nową zawartość i tak też jest tym razem. Generalnie to wszystko, co zaraz usłyszycie, jest dosyć ciekawym podejściem, bo jest jakby totalnie niespójne według mnie z tym wszystkim, co do tej pory w Warzone się działo. Także jestem ciekaw waszej opinii w tym temacie. Zaczynamy generalnie od informacji, kiedy w ogóle ten update będzie miał miejsce. I on, moi drodzy, miejsce będzie miał za dokładnie tydzień. Będzie to 27 lipiec, godzina 18 czasu polskiego. Tu chodzi mi o Warzone, bo zawartość do Vanguard nowa, między innymi nowa mapa i tak dalej, wleci dobę wcześniej, więc 26 lipca. Ale nas interesuje Warzone, więc tę datę Warzone'ową wam, moi drodzy, przedstawiam na sam początek. No i przechodzimy, moi drodzy, do informacji o tym, co właśnie nowego będzie się po prostu w Warzone działo. Generalnie wracają zombie. Wracają zombie pod różnymi postaciami w różnych trybach czasowych. Natomiast nie mamy Halloween, mamy środek wakacji, a Activision, a twórcy Warzone dodają do Warzone po raz kolejny zombie. Tutaj macie jeden z jakby z grafik, na których chociażby te zombie widać. Są to zombie obecne na mapie Fortune's Keep. No i to ma być jakiś event publiczny w meczu, podczas którego, jak widzicie, będą spawnowały się zombie. Prawdopodobnie będzie można poprzez jakby poradzenie sobie z tymi zombie w danej lokacji uzyskać potem dostęp do wysokiej jakości łupów, co zresztą jest też tutaj napisane. Także to jest jakby pierwsza styczność zombie w tym update'cie środka czwartego sezonu. Natomiast z samymi zombie będzie o wiele ciekawsza rzecz, do której zaraz przejdę. No i zaczynamy, moi drodzy, też o tych rzeczach, o których już wiedzieliśmy. Czyli w trakcie tego sezonu otrzymujemy te przenośne balony relokacji. Tutaj mamy też grafikę ukazującą jeden z takich balonów. No wygląda on inaczej chyba, nie? Niż te normalne balony relokacji. Więc troszkę inaczej wyglądają. No, ale będą cechowały się tym samym, czym normalne balony relokacji, z tym, że będziemy mogli je dosłownie rzucić i użyć w każdym miejscu, gdzie tylko będziemy chcieli. Więc to jest jakby jedyna zmiana w kwestii tych przenośnych balonów relokacji. No i otrzymamy również tego opancerzonego suwa wyposażonego w nitro. Bo opancerzone suwy były. Ja zrobiłem taki minimalny błąd przy recenzowaniu zmian. Gdy wchodził czwarty sezon, powiedziałem, że opancerzone suwy pojawią się dopiero w środek tego sezonu, a pojawiły się od razu. Natomiast tą zmianą jest dodanie Nitro Boosta do właśnie tych opancerzonych suwów. To również 27 lipca od godziny 18. No i teraz mamy, moi drodzy, zdecydowanie tę ciekawszą kwestię związaną z zombie. Bo pojawi się limitowany tryb czasowy o nazwie Battle or Become the Horde. Czyli walczcie albo zostańcie hordą zombie. No i event, jakby sam tryb, będzie miał miejsce na Wyspie Odrodzenia, na Alcatraz. Tutaj mamy jeden ze screenów właśnie z tego jakby eventu, z tej playlisty. Widzimy też tutaj jeden z nowych skinów do gry.
Jak widzicie, oni już tutaj zupełnie idą all in i dodają wszystko, co tylko mogą dodać, żeby zarobić jeszcze z nas pieniądze. Też taki skin inspirowany oczywiście zombie. No, ciekawie ten skin wygląda, muszę powiedzieć. Jest jakieś takie zielonkawe niebo. No, jestem ciekaw po prostu, w jaki sposób ten tryb będzie wyglądał, czy będzie czymś ciekawszym niż te dotychczasowe tryby zombie, jakie mieliśmy, czy nie. Natomiast po samym opisie, moi drodzy, właśnie tego trybu, dochodzę do wniosku, że mimo wszystko będzie to taki troszkę reskin tego Zombie Royale, które już mieliśmy. Czyli po prostu lądujemy na samym początku sobie na mapce i ktoś tam zostanie tym zombie na start. No i jeżeli później to zombie nas dopadnie, to i tak będziemy mogli z poziomu zombie wrócić znowu na mecz. Wykonamy różnego rodzaju rzeczy i te rzeczy są takie same, jak były wcześniej, czyli musimy po prostu odnaleźć takie jakby szkatułki z antywirusem, tak? I znajdując odpowiednią ich ilość, dokładnie 4, będziemy mogli wrócić do meczu jako po prostu operator, a nie zombie. No i tutaj mamy informację o tym, w jaki sposób będzie można zdobyć te szkatułki z antywirusem. No to będą oczywiście jakieś albo ze skrzyni to będzie wypadało, będzie można je w sklepie kupić, co jest ciekawe. Będzie można też po prostu za zabicie jakiegoś operatora, będąc zombim, otrzymać od razu takie dwa antywirusy. No i jeżeli wykonamy wykończenie, będąc zombim, komuś, to od razu wrócimy na mapę, a dodatkowo zostaniemy nagrodzeni jakąś animacją w postaci wizytówki, również jeżeli chodzi o te kosmetyczne dodatki. Także no, całość brzmi generalnie bardzo podobnie do właśnie tego Zombie Royale, które mieliśmy. Natomiast wydaje mi się, że od strony graficznej ten tryb będzie się jednak wyróżniał, będzie miał troszkę inny klimat. No i jestem ciekaw po prostu, jak to będzie wyglądało. Będziemy to oczywiście sprawdzali, gdy tylko w grze się pojawi. Zostajemy natomiast przy temacie zombie, bo moi drodzy, to jest rzecz, która powinna cieszyć tych, którzy grindowali kamuflaże w Call of Duty Vanguard właśnie w trybie zombie. Bo wraz z tym update'em w końcu będzie można użyć właśnie kamuflaży z Zombie Vanguard w Warzone. Tutaj macie oczywiście Dark Eater, tutaj jest odpowiednik oczywiście złota, tylko zombiowego. No i tutaj, znaczy nie, przepraszam, to jest odpowiednik diamentu, nie, dobrze, to jest złota, to jest diament. Już się poknociłem w tym wszystkim, ale po prostu te kamuflaże będzie można używać w Warzone, jeżeli macie je oczywiście odblokowane. Możecie dać znać, czy ktoś ma w ogóle wbity Dark Eater w Zombie Vanguard. No jestem ciekaw, wydaje mi się, że to będą jedne z najrzadszych kamuflaży, jakie w ogóle w grze będą używane, bo umówmy się, Vanguard nie cieszy się jakimś mega dużym zainteresowaniem, a zombie to już wydaje mi się, że totalnie. Więc jeżeli kogoś zobaczycie z tymi skinami, no to musiał grindować zombie. I tutaj jest o tym właśnie informacja. Golden Viper, Plug Diamond i Dark Eater. Mogłem sobie zejść niżej, przeczytać wam, ale wiecie, że ja lubię sobie też czasami troszkę więcej pogadać, tym bardziej po takiej przerwie. Przechodzimy natomiast do nowości, która interesuje mnie najbardziej i nie mogę się już po prostu doczekać, aż troszkę mam w planach pograindować właśnie ten tryb. Jest to jakby druga wersja Iron Trials. Jeżeli pamiętacie tryb Iron Trials, to był to ten taki najcięższy tryb, jaki mógł pojawić się w Warzone. Najwyższe czasy zabicia, no tam po prostu jak ktoś był lepszy, to pojedynek wygrywał, bo tam nie wystarczyło kogoś zaskoczyć, tylko trzeba było umieć strzelać, wykorzystywać movement i tak dalej, i tak dalej. No i Titan Trials, bo tak się ten tryb będzie nazywał, to jest taki dokokszony Iron Trials. Czym się będzie Titan Trials cechowało? Praktycznie wszystkim tym, czym Iron Trials, z kilkoma dodatkowymi zmianami. Przede wszystkim taką główną zmianą między między Titanium Trials a normalnym Battle Royalem jest ilość po prostu całościowego życia na postaci. W chwili obecnej, mając maksymalne kewy, maksymalny poziom życia, mamy na swojej postaci 300 punktów życia, tak to nazwijmy, a w Titanium Trials tego życia będzie 150 więcej, więc będzie 450 życia łącznie jakby na postaci, co oczywiście diametralnie przewyższa jakby czasy zabicia. Te czasy zabicia są dużo wyższe, no i po prostu trzeba więcej
kul w przeciwnika wpakować, żeby go oczywiście zabić. Tu jest właśnie o tym informacja. Dodatkowo każdy gracz będzie zaczynał mecz z self-revive'em. No i generalnie takimi zmianami, które też są kluczowe w gameplayu, jest to, że życie się będzie wolniej regenerowało. Natomiast oczywiście tego życia będzie zdecydowanie więcej. No i takim bardzo dobrym, można by rzec, atutem w tym trybie jest właśnie atut zahartowany, który od razu odnawia wam cały armor, tylko po dwóch plakietkach, po dwóch płytkach, a to będzie naprawdę robiło różnicę w takich po prostu richalach w pojedynkach. Także Titanium Trials zapowiadają się po prostu bardzo, bardzo przyjemnie. Tutaj też jest informacja o tym, że podczas meczu właśnie w tym Titanium Trials będzie można znaleźć jakieś tajne bronie, które będą zdecydowanie mocniejsze niż bronie z loadoutu, więc po prostu jakieś dokokszone bronie. Ciekawy jestem, czy one będą miały po prostu zwiększone statystyki, bo chyba tak, o to w tym chodzi, będą miały chyba po prostu zwiększone statystyki obrażeń, tak mi się wydaje, właśnie te tajne bronie, no bo to już nie może być sytuacji takiej jak wcześniej, że to będą te tajne bronie po prostu z 8 dodatkami, a nie 5, jak to ostatnio miało miejsce przy tego typu rzeczach, no bo przecież dodatków do broni Vanguard możemy użyć 10, więc tutaj tych dodatków nie będzie po prostu chyba można więcej się spodziewać. Nie będą tworzyli dodatkowych dodatków, tylko po prostu zwiększą statystyki w tych tajnych broniach i coś czuję, że to będzie klucz do zwycięstwa właśnie w trybie Titanium Trials. Zapowiada się super i co więcej, w tym trybie za różnego rodzaju rzeczy, które będzie trzeba wykonać, będziemy odblokowywali kamuflaże i do tego właśnie teraz przejdę. Natomiast jeszcze słowem tutaj takiego dopełnienia, ten tryb pojawi się nie od 27 lipca, ale od 11 sierpnia i potrwa równe 2 tygodnie, więc dopiero 11 sierpnia tryb Titanium Trials. Jeżeli chodzi właśnie o nagrody z tego trybu, moi drodzy, to brzmi fenomenalnie i żałuję, że dopiero teraz twórcy takie rzeczy do gry dodają, ale generalnie z tym trybem związany będzie pewnego rodzaju event. No i jak to przy eventach, mamy 8 różnych wyzwań do wykonania. No i teraz tak, za te wyzwania standardowo gdzieś tam otrzymamy jakieś żetony podwójnego PD, ale jak tutaj też jest informacja, za wykonanie niektórych wyzwań otrzymamy kamuflaż do każdej broni w grze, po prostu o kryptonimie Titanium, pominięcia Battle Passa, no i co jest najciekawsze, za wykonanie wszystkich 8 wyzwań otrzymamy kolejny kamuflaż do broni i jest on już tutaj nazywany po prostu kamuflażem Ultra o nazwie Liquid Metal, więc generalnie 2 kamuflaże będą do zdobycia, które będzie można użyć na każdej broni z Vanguard później i fajnie, że ten finałowy kamuflaż, miejmy nadzieję ten najciekawszy, najlepiej wyglądający, będzie dostępny tylko za wykonanie wszystkich 8 wyzwań, a nie tak jak to miało miejsce przy evencie Fortune Skip, że te 2 kamuflaże były w sumie do odblokowania już z poziomu wyzwań, a ten końcowa nagroda za całość była mało interesująca, bo to był chyba złoty skin do suwa. Więc bardzo fajna rzecz i nie mogę się po prostu doczekać. Jest też informacja o tym, że będą jakieś ukryte jeszcze nagrody dla tych najbardziej dedykowanych graczy właśnie tego trybu Titanium Trials, więc ja się nie mogę doczekać, będziemy to grindowali na streamach z pewnością, no i po prostu czekamy na 11 sierpnia, bo wtedy właśnie ten tryb się pojawi. Tutaj informacje o nowej mapie do Multi Vanguard o nazwie Desolation, też te screeny zdradzają powiedzmy nowości kosmetyczne właśnie z tego środka sezonu, no i pojawi się też ten nowy operator Ikenna Olow, natomiast najciekawszy z tych takich vanguardowych informacji, tutaj chodzi mi o zakładkę, jest oczywiście również nowa broń. Nową bronią będzie Vargo S, będzie to oczywiście karabin szturmowy. No jestem mega ciekaw, jak będzie się ta broń sprawowała. Zawsze oczekuję po nowych broniach tego, żeby były jednak bardzo mocne, no bo jaki jest inny sens dodawania broni, jak nie to, żeby chociaż chwilę było warto nią pograć, więc prawdopodobnie Vargo S będzie mocne, oby tylko nie było totalnie zepsute, ale fajnie, że będzie nowa broń również do ogrania wraz z update'em tego środka sezonu. No i takim jakby tematycznym zakończeniem tego update'u środka sezonu jest powiedzmy współpraca Call of Duty z Terminatorem. Będzie dostępny skin Terminatora taki i będzie też po prostu skin Terminatora. Więc
dużo takich kosmetycznych zmian właśnie z nawiązaniem do Terminatora. I co ciekawe, te skiny wszystkie związane z Terminatorem będą reaktywne, ale nie reaktywne w taki sposób, że będą się zmieniały jakieś kolory ubrań i tak dalej, tylko po prostu, gdy wasza postać otrzyma obrażenia, to będzie widać te obrażenia. Tutaj może to troszkę słabo widać, ale tutaj na przykład jest poparzenie jakieś, tu są jakieś dziury po kulach, tutaj jest jakaś rana na twarzy. To wszystko będzie jakby dynamiczne i reaktywne, więc zaczniecie mecz, powiedzmy, z czyściutkim Terminatorem, Arnoldem Schwarzeneggerem, czy tam kimkolwiek, a skończycie mecz z wieloma tutaj dziurami po kulach i tak dalej, więc to jest pewnego rodzaju nowość, no i o tym też, moi drodzy, wspominam. Nie ma chyba informacji o wielkości tego update'u, ona myślę, że pojawi się w najbliższych dniach, a ja w takim razie za ten film wam już dziękuję. Troszkę chaotycznie to przedstawiłem, wiem, przepraszam, ale wróciłem z wakacji, nie jestem jeszcze wprawiony z powrotem w to wszystko, więc musicie mi wybaczyć, a jeżeli chcecie pomóc, to łapka w górę będzie mile widziana, subskrypcja, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych materiałach i streamach na moim kanale. Mój Goldzor, na razie.